Siemano, siemandero, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku filmików o gitarach. W kolejnym odcinku filmików o gitarach zajmiemy się takim oto urządzeniem, które nazywa się Eventide H90 i ma dużo różnych świecących feature'ków i ogólnie jest z innej galaktyki i ogólnie to jest konkretnie kosmiczne. Mianowicie, słuchajcie, to jest procesor efektów, ale nie jest to procesor efektów stricte tylko i wyłącznie gitarowych, tylko jest to procesor efektów tak w ogóle. Firma Eventide jest od wielu, wielu lat znana z tego, że robi najwyższej klasy, no nie tanie przy okazji też, efekty studyjne od wielu, wielu lat w dziedzinie rewerbów, delayów i harmonizerów są z przodu. Na kanale jest kilka już efektów od Eventide'a, jest Rose, jest Black Hole, jest H9, no i dzisiaj właśnie ten efekt H90. Czym on tak naprawdę jest i do czego on tak naprawdę służy? Jest wszystkim i służy do wszystkiego. To mimo tego, że to jest malutkie, to nie jest żadna zabaweczka. To ma tyle możliwości, mimo tego, że może się wydawać, że ma ich mało, że jeżeli ktoś jest kreatywnym muzykiem, niekoniecznie wcale gitarzystą, ale gitarzystą również, jeżeli ktoś jest poszukiwaczem inspiracji, jeżeli ktoś jest poszukiwaczem nowych brzmień, a być może nawet i chciałby robić nowe gatunki muzyczne, jeżeli ktoś jest osobą, która po prostu chce wyjść troszeczkę dalej i nie boi się siedzenia poza własnym pudełeczkiem, to taki Eventide no jest rzeczą, na którą na pewno taka osoba musi zwrócić uwagę. Urządzenie jest absolutnie, totalnie inspirujące. Urządzenie pozwala na wykreowanie przy pomocy dwóch dźwięków całych utworów, przy pomocy trzech dźwięków całych wypasionych utworów, a jeżeli ktoś już w ogóle umie dobrze w dźwięki i trochę nad tym posiedzi, to jest w stanie wykreować no zupełnie inne gatunki muzyki, moim zdaniem. Tak naprawdę to nie jest urządzenie dla metalowców, to nie jest urządzenie dla truskulowców, starolampowców, to nie jest urządzenie dla osób, które chcą grać prostego rock'n'rolla po kablu. To jest urządzenie dla tych, którzy tworzą muzykę post-rock gdzieś na przykład, to jest urządzenie dla tych, którzy tworzą muzykę być może przy użyciu na przykład właśnie gitary elektrycznej, ale bardziej popową, bardziej techno, bardziej taką otwartą, przestrzenną, niekoniecznie opartą tylko i wyłącznie o przestery. Ale też oczywiście dla muzyków rockowych jak najbardziej, bo jeżeli chcemy stworzyć coś a la YouTube, ale nowocześniej, a la nie wiem co tam jeszcze. Wymyślcie w komentarzach, jakie jeszcze zespoły mniej więcej mogłyby być użytkownikiem takiego urządzenia. To nam na to pozwoli. Posłuchajcie pierwszego kawałka, który stworzyłem w 5 minut, więc nie jest to żadna super ultra kompozycja. Stworzyłem ją na właściwie dwóch akordach z dodanymi jakimiś dźwiękami przy pomocy harmonizerów, delayów i rewerbów, które są tutaj wbudowane. Są nagrane trzy partie gitary. Ogólnie to większość gitar dzisiaj jest nagrana przez labogę. Czasami jest to laboga z bosem, czasami jest to laboga na końcówce, znaczy na paczce 1960, czasami na EVH, ale bohaterem tego odcinka dzisiaj jest Eventide. Posłuchajcie mojego pierwszego nagrania, które wymyśliłem na szybko. We'll be right back.
Jeżeli w jakiś sposób stało się tak, że film się podoba, to będzie mi bardzo miło, jeżeli taki kciuk w górę pójdzie pod odcinkiem. A jeżeli jest tak, że ktoś ogląda ten kanał, a nie subskrybuje, to będzie mi bardzo miło, jeżeli ten ktoś kliknie w tą subskrypcję, z tym dzwoneczkiem. Oczywiście jak zwykle czekam na wasze komentarze, na wasze pytania, wasze przemyślenia i wszystko, co macie do powiedzenia, a również na komentarze dla zasięgów, prawda? Zapraszam również do wspierania kanału poprzez Patronite, bo dzięki temu kanał się przepięknie rozwija, dzięki temu mogę pracować jako ksantyp dla was. I to zrobili patroni, ale również dzięki temu macie sporo różnych fajnych rzeczy. Na Patronite jest informacja, co patroni z tego też mają. I jedną z takich najważniejszych rzeczy jest to, że co miesiąc mamy konkurs, w którym do wygrania jest gitara. W tym miesiącu jest to gitara taka. Fajna jest, nie? Taka malutka, ale słuchajcie, no postanowiłem, że jedną taką mogę zakupić w Gitaresku i bekowo ją, że tak powiem, przeznaczyć na nagrodę. Przy okazji zrobimy sobie krótki gdzieś tam test, zaraz się szykuje porównanie Stratocasterów. No to jest w jakimś sensie Stratocaster, więc to jest nagroda główna, jeśli chodzi o styczeń. W styczniu jeszcze zaraz będzie ogłoszony drugi konkurs dla wszystkich, taki graniowy, to też się dzieje dzięki Patronite'owi, więc zapraszam do wspierania kanału. Będzie mi bardzo, bardzo miło, a wam będzie miło oglądać odcinki regularnie i mieć z tego radochę. Jedziemy dalej z Eventide'em. Urządzenie jest w pełni edytowalne. Urządzenie ma każdy tutaj przycisk, którym coś można robić. Każda tutaj rzecz odpowiada za tysiące różnych funkcji. Niestety jest to urządzenie, na temat którego, żeby go dobrze używać, trzeba przeczytać instrukcję, ale w przeciwieństwie do poprzednich wersji już ma duży, fajny wyświetlacz z opisami, ze wszystkim takim, no, bardziej intuicyjny na pewno jest niż H9. Tak naprawdę są to dwie H9 w jednym, z dodanymi różnymi jeszcze nowymi funkcjami. Tak naprawdę jest to urządzenie, które zawiera w sobie słynne i klasyczne już urządzenia od Eventide'a w tak małym pudełeczku. Tak zwany routing, czyli możliwość podłączenia, tutaj jest nieograniczona, bo tak naprawdę mamy cztery wejścia, cztery wyjścia, możemy podłączyć dwa instrumenty na raz, możemy podłączyć się na dwa wzmacniacze, na cztery kable, jest tego od groma i ciut. Żeby to wszystko ogarnąć, trzeba się w to zagłębić, więc taki krótki odcinek jak mój dzisiaj nie pokaże wam wszystkich funkcji tego urządzenia, ma was tylko i wyłącznie zachęcić do tego, ażebyście się, jeżeli szukacie czegoś takiego, to zainteresowali tymże właśnie. Dodatkowo oczywiście urządzenie można podłączyć do komputera i tam już ta edycja jest dużo, dużo prostsza. Przenieśmy się na chwilę i zobaczmy sobie, jak to wygląda. A więc, nie zaczyna się zdania od a więc, to jest, szanowni państwo, edytor całego tego urządzenia. Jak widzimy, mamy 99 presetów, które sobie tutaj można zapisać. Tu są takie różne fajne małe ikonki, które nam pokazują, co to mniej więcej jest i gdzie to się przenosi. Oczywiście to jest też jakoś tam podzielone na banki i to wszystko można potem przełączać, włączać tymi bankami i no ustawić sobie, jak to się chce. Ale co wam chciałem tak ten na szybciutko pokazać, bezgraniowo, no to jest to po prostu, co nam się tutaj dzieje i ile tak naprawdę jest możliwości ustawienia. To są dwa efekty, które są w sygnale. Te efekty oczywiście możemy sobie zamieniać i kolejność, możemy je ustawić do siebie, wiecie, równolegle, szeregowo, ten z przodu, tamten
tamten z tyłu, ale patrzcie sobie na przykład, taki mamy efekt, który nazywa się polifonii. Tutaj możemy sobie ustawić tab tempo, znaczy w sensie tempo tego efektu. Tu możemy sobie go włączyć i wyłączyć. Tutaj też możemy ustawić zupełnie inne tempo, na przykład dwa razy szybsze efektu, który jest drugi, tenże właśnie zipper. Dodatkowo mamy tak, no i ustawienia generalne i ustawienia efektu jako takie. No jak widzimy tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, 12, 16 gałek dla jednego efektu. Ten procesor naprawdę może wiele i tutaj naprawdę dzieje się dużo. Tutaj mamy znowu 13 gałek do innego efektu. I raczej wszystkie z nich, jak sobie tak po nich poskaczemy, no to są. Tu jest standby, wszystko jest co na zero. Raczej jak sobie po nich tak poskaczemy, no to tutaj jest w większości z nich, niektóre mają może 9 gałeczek, tak? W większości z nich tych gałek jednak jest całkiem sporo i tych możliwości jest też całkiem dużo. Feedbacki możemy ustawić dla każdej z częstotliwości, rodzaje arpeggia, no po prostu każdą rzecz tutaj malutko można zrobić przy pomocy tego edytora. Oczywiście, tak jak powiedziałem, to wszystko można również zrobić przy pomocy no tego samego efektu jako takiego, tak? Czyli biorąc sobie ten, gdzie on tutaj jest? Nie, załapię mi się. Biorąc sobie tutaj tenże efekt, bo widzicie, rozłączył mi się. Biorąc sobie tenże efekt, po prostu mamy do czynienia z tym, że możemy sobie spokojnie, nie widzi go teraz, się wyłączył. Wszystko to można oczywiście zrobić z poziomu tego efektu, jak i wszystko to można oczywiście tutaj lepiej to zrobić z poziomu tego. To sobie można grać, kombinować. No, na przykład, jeżeli byłoby to tak, że nie wykorzystujemy tego tylko i wyłącznie studyjnie, tylko idziemy gdzieś na próbę, no to żeby stworzyć taki jakiś kawałek, który oparty jest o ten efekt, żeby oprzeć swoje brzmienie na tymże efekcie, wiadomo, no, trzeba wziąć jakiegoś laptopa. Nie wiem, jakiegoś tableta i sobie na takie coś to pościągać i dzięki temu tym sterować. Jest to na pewno dużo łatwiejsze, ale to, że przenieśliśmy się, to jest w ogóle taki trend teraz w momencie, że raczej rzeczy się zminimalizują i oczywiście można je edytować z poziomu hardware'owego, ale raczej większość rzeczy ostatnio jest łatwiej robić tak software'owo i tak to ludzie się w ten sposób bawią. Patrzcie, tu jest w ogóle tak, 18, 20, 23 gałki do jednego efektu. Oczywiście dodatkowo jeszcze mamy jakieś tak opcje masterowe, tak? Dodatkowo jeszcze tutaj jest tysiące różnych innych opcji, o których w ogóle, słuchajcie, no grubo tutaj jest. I to może to kosztuje 5,5 koła, może to nie jest tanie, ale to, co tutaj oferuje w zamian, jest to efekt na lata. Można go wykorzystywać w prosty sposób, można go wykorzystać w taki sposób, że sobie ustawiamy naprawdę jakieś tam phasery, flangery i zwykłe efekty, które znamy, można to wykorzystać tak, że stworzyć cały album płytowy i cały zespół można zbudować tak naprawdę na podstawie tego efektu. Oczywiście najfajniejszą opcją, jeśli już gramy na żywo, jeśli już gramy, wiecie, w warunkach sceniczno-próbowych, bo muzykę trzeba umieć odtworzyć na żywo, tak byłoby najlepiej. Chyba że traktujemy ją jako projekty tylko i wyłącznie YouTube'owe, ale fajnie jest grać na żywo. No to do tego wszystkiego przydaje się jakiś sterownik MIDI, do tego wszystkiego przydaje się coś, co nam steruje tym tak, że nie musimy tym w ogóle kręcić, tylko zapisujemy sobie te patche i te banki w sterowniku MIDI, które nam to wszystko, no moc. Moc i potęga, tyle powiem. To tak na szybko. No, jak mówię, to nie jest żaden dzisiaj film tutorial, jak to kręcić. To jest raczej film, który po prostu ma wam pokazać, że czasami tak zwany gaz na nowe rzeczy może spowodować, że otworzymy się na nowe rzeczy, jeśli chodzi o nagrania i ogólnie jeśli chodzi o po prostu stworzenie
o stworzenie czegoś, a to też tylko i wyłącznie powstało wszystko w 3 dni, w 2 nawet. Tak naprawdę to, co dzisiaj oglądacie, więc to jest maluteńki pikuś możliwości tego Eventide'a. Kupiłbym se to. Przy okazji też trzeba powiedzieć, że oczywiście to może być wykorzystywane w troszeczkę bardziej klasycznych gatunkach muzyki. Też trzeba się z tym obeznać, też trzeba to poznać, też trzeba to wyczuć, też trzeba się nauczyć z tym grać, ale na przykład opcje harmonizera z delayami, które są tutaj wbudowane, powodują to, że można naprawdę zrobić fajne, nawet bluesowe solówki, które zaraz, znaczy bluesowe, no takie no po pentatonice. Moje takie z Xantano, ten, jak on tam się nazywa, Zenon, tak, Zenonowe. To, co za chwilę usłyszycie, to będzie też takie coś, że ja ten efekt wyczuwałem. Siedziałem nad nim 3 dni i na razie się go troszeczkę nauczyłem, ale na przykład te harmonizery tutaj są na tyle inteligentne, że jeżeli się wsłuchacie, to ja tam popełniłem kilka gdzieś tam się błędów, omsknąłem. Na początku się omsknąłem przez przypadek, ale usłyszałem, że to naprawia moje błędy. I nawet jeżeli się omskniecie i ustalicie sobie jakąś tonację tych harmonizerów i jakieś tam interwały i gdzie to i jak to ma się rozwijać, to robi wam się tak, że te wasze błędy w odbiciach są tutaj naprawione. Więc posłuchajcie drugiego nagrania w tym momencie.
Tak jak mówiłem wcześniej, ograniczenia tutaj za bardzo nie istnieją. Ten film nie będzie na tyle instruktażowym, żebym wam tutaj wszystko wyjaśniał, do czego się tutaj to jest i tak dalej, i tak dalej. Takie filmy są po angielsku, półtorej godzinne, na kanale HP42 jest tego w ogóle od groma, Henik się tam za to konkretnie, konkretnie wziął. Więc bez problemu sobie tutaj można to ogarnąć. Jest instrukcja, którą trzeba ściągnąć. Nie sądzę też, żeby jeżeli ktoś się będzie tym bawił, to nie będzie się bawił instrukcją i nie będzie jej czytał, no bo niestety, ale trzeba. Jest to Eventide H90, jest to urządzenie drogie dla profesjonalistów do kreowania profesjonalnych dźwięków. Na swój sposób może być tak, że ktoś, kto ma mało pojęcia o dźwiękach, również przy okazji tego stworzy zajebiste kawałki, ale jeżeli ktoś ma tego pojęcia więcej, stworzy kawałki jeszcze bardziej wypasione. Na przykład jest też taki odcinek o tym u Pita Torna i on tam zrobił taki kawałek po prostu. Ten gościu gra na gitarze, jest nie wiem czy nie jednym z najlepszych gitarzystów na YouTubie ever, ale no stworzył tam konkretne rzeczy. Słuchajcie, jeżeli macie chwilę czasu gdzieś, jeżeli jest takie urządzenie gdzieś w jakimś sklepie muzycznym obok was, to znajdźcie te pół dnia i idźcie, poproście o słuchawki, poproście, jeśli mają na przykład już w ogóle to takie miejsce, gdzie się można, wiecie, odizolować, dajcie chłopakom na browara i idźcie sobie na tym pograć. I niech wam nikt nie przeszkadza. A jeżeli chcecie tworzyć nowe gatunki muzyczne, macie w kieszeni 5,5 tysiąca złotych, to można to zakupić i się cieszyć. Trzeci i ostatni kawałek, jaki nagrałem, to jest pierwszy, który w ogóle powstał, więc ten pierwszy, który usłyszeliście, jest dużo fajniejszy, ale też jest taki trochę bardziej rockowy. Oparty jest o taki trochę bardziej rockowy riff. Jest tego riffu tam trochę więcej. Słuchajcie, te wszystkie rzeczy, które dzisiaj zagrałem, to nie są jakieś mistrzostwa świata. Natomiast są to rzeczy, do których mnie zainspirował ten Eventide H90. I dzięki nim one powstały. Tutaj można wykrzesać różne dziwne brzmienia, które spowodują, że zostaniecie uzależnieni od tego efektu i że po prostu, no, jeżeli będziecie grali koncerty na przykład, no to będziecie musieli taki efekt mieć, żeby uzyskać odpowiednie rzeczy, bo nie uzyskacie ich przy pomocy innych urządzeń na rynku. I tutaj jest to gonienie tego króliczka, ten tak zwany gaz, że jeżeli to nam pomoże w tworzeniu, jeżeli to nam pomoże w inspiracji, w wykreowaniu czegoś, to warto się nad tym zastanowić, czy nie. Fajnie byłoby coś takiego mieć. Powiem wam szczerze, że widzę się w kapeli, w której rola gitary jest zupełnie inna niż to, co możemy sobie wyobrazić jako gitara i nie są to, wiecie, ostre riffy w niskim stroju. Tylko właśnie na przykład tego typu plamy, tego typu różne zabawy z jakąś tam przestrzenią, z jakąś tam melodią i nawet przekształcenie gitary w klawisz tak jakby. Więc jakbym miał czas na założenie kapeli, to myślę, że trochę z tego można byłoby w taką kapelę wimplementować. Oczywiście, słuchajcie, są różne inne multiefekty, tańsze, które też pozwolą wam na wykreowanie tych rzeczy, ale ten jest, no nie da się ukryć, w absolutnej światowej czołówce. Posłuchajcie jeszcze jednego nagrania. We'll be right back.
Oczywiście tak, w tym momencie odcinka na samym końcu chciałem bardzo serdecznie podziękować tym, którzy docierają do końca tych odcinków. Znowu sobie tutaj popatrzymy, co możemy... Czekajcie, jak to się robi. Nie, to nie jest tak. To jest tak, select. Uwaga, uwaga, możecie wpisać quadra quant w komentarzach, jeżeli dotarliście tutaj do samego końca. Jak zwykle na samym końcu oczywiście bardzo dziękuję moim patronom kanału, którzy umożliwiają mi to, że te odcinki dla Was powstają i umożliwiają wszystkim, którzy je oglądają, że one co dwa dni są. Dzięki Wam ten kanał się kręci. Zawsze to powtarzam. Przypominam oczywiście o konkursach. W tym miesiącu jest gitara taka do wygrania, Travel Guitar. I jeszcze zaraz będą różne inne nagrody. Za chwileczkę też ogłoszę konkurs taki dla graniowy. Przy okazji chciałem powiedzieć, że wysłałem ponad połowę do wszystkich osób, które się zgłosiły mailowo. Wysłałem już nagrody za Czarną Strzałę. Jeżeli ktoś się mailowo do mnie nie zgłosił, no to tej nagrody nie dostał, więc... Zapraszam do zgłoszenia się, bo nagrody za czarną strzałę czekają cały czas, a za chwileczkę, chyba już może w weekend, albo po weekendzie, zaraz muszę się zebrać do kupy, odcinek o tym, o telecasterach i nowy konkurs też taki czarnostrzałowy. Słuchajcie, no mega, mega wielkie propsy za wszystko, co dla kanału robicie i mega propsy dla wszystkich, którzy kanał wspierają poprzez Patronite, guzik wesprzyj pod spodem i różne inne formy, za to, że jesteście taką częścią tej gitarowej mgły, która umożliwia wszystkim Wam tam po drugiej stronie ekranu uczestniczenie w tym procederze jako filmiki, ale też uczestniczenie w tym procederze właśnie chociażby konkursowo, bo to jest coś, co chcę rozwinąć w tym roku, czyli tą ideę tych konkursów co dwa miesiące chciałbym rozwijać, chciałbym, żeby te gitary były zawsze do wygrywania i żeby ta społeczność nam się dzięki temu rozwijała, a to robią patroni, bo nagrody kupuję właśnie za te pieniądze. Płacicie też czynsz tutaj za to miejsce. Więc jeszcze raz propsy. W tym momencie jeszcze chyba jest 5 takich brzmień na szybko bardzo i bardzo spontanicznie, które po prostu sobie wczoraj nagrałem. Nawet nie nagrywałem tego, które to brzmienia są, tylko tak po prostu sobie na szybciuteńko nagrałem te brzmienia, żeby... zabawę miałem z tym i stwierdziłem, a dobra, to wrzucę to w nagrania, więc na sam koniec jeszcze takich tam 5 takich, ale to takie już pierdółki są. Najbardziej jestem zadowolony z tego pierwszego kawałka, chociaż Kula mi powiedział, że tu jest wszystko nierówno, ale mi to jakoś gra. Dobrą bekę miałem z tego zenonowania i ten taki kawałek rockawy też mi się tak naprawdę podobał. Dało mi zabawa z tym urządzeniem, dała mi naprawdę dużo radości. Przed Wami jeszcze ostatnie szybkie próbki brzmienia i końcóweczka samochodowa. Dziękuję bardzo za uwagę, trzymajcie się, pa! Yeah.
zajebiste połączenie odcieni zielonego. Nie wiem, jak te kolory nazwać, to kobiety wiedzą, jak się kolory nazywają tak naprawdę. Ale naprawdę zajebiste połączenie. No, czarne z czerwonym to zawsze dobrze wygląda, więc to jest bez dwóch zdań. Ale tutaj te takie lekkie jakieś haki, fajnie, bardzo mi się to podoba. No mówię, no, czarny z czerwonym to jest zawsze mandowanie na plus, to w ogóle bez dwóch zdań. No właśnie, z racji na to, że się nie znam na samochodach praktycznie w ogóle, poza tym, że mi się podobają lub nie, to tutaj już totalnie poleciałem w to, że sobie rozmawiamy o kolorach, więc oczywiście, jeżeli są osoby, które na tych samochodach się znają, jeżeli macie ochotę napisać jakiś komentarz, co tutaj widzimy, to jest Wanderer, tak? Wanderer. Ale tam są też tabliczki, mógłbym przeczytać i szpanować, ale jeżeli macie ochotę się tutaj gdzieś tam wykazać jakąś swoją inicjatywą w komentarzach, to mi będzie bardzo, bardzo milutko. Dobra, tu jest jeszcze tak, dół, góra. No nie, no całkiem spore jest to. Całkiem spore jest to muzeum, a to Audi ładnie się prezentuje. I wish I knew.